Siemanko, korzystając z tego, że dzisiaj 1 maja, dzień wolny, to wziąłem się za jakąś robotę. Mam dla Was recenzję pierwszej jazdy na Argonie 18 gravelowym Dark Meter w kolorze Inferno, żeby już być tak bardzo dokładnym. Maszyna w rozmiarze S, zbudowana na karbonowej ramie, tu w wersji z karbonowymi kołami Deda i na karbonowej w pewnej mierze grupie Ekar Campagnolo. Cała maszyna waży 9,17 z pedałami i z koszykami na bidon, więc w rozmiarze S kompletny gravel tutaj, który widzicie, będzie ważył poniżej 9 kg. Taka waga to już dość ładny rezultat i czuć to też w jeździe. Gravel jest szybki na mojej strawie, możecie zobaczyć. Wrzucam Wam pod filmem link, że nawpadało tam jakiś personal bestów i w ogóle jakiś szósty czas overall, mimo że nie cisnąłem dzisiaj jakoś bardzo i ostatnio zupełnie nie jeżdżę, więc nie mam też nogi. A mimo to weszły całkiem szybkie czasy. Także jeżeli chodzi o odczucia z jazdy, gravel bardzo komfortowy i bardzo szybki. W swoim czasie Argon 18 robił triatlonówki takie jeszcze z hamulcami na szczęki, które były dość trudne od strony serwisu technicznego i nie do końca udane, jeżeli chodzi o sztywność tylnego trójkąta, jakieś tam rozwiązanie tylnego hamulca i takie pierdoły. Podobnie Orbea tworzyła różne dziwne wynalazki z poprowadzonymi w dziwnych miejscach linkami. No ale są firmy, które na rynku robią po 60% wyprzedaży, tak jak Spec na przykład ostatnio, a są firmy, które odrabiają lekcje techniczne i produkują naprawdę fajne maszyny w nowych rocznikach. I myślę, że właśnie taką marką jest Argon. Ostatnio miałem w ręku ich triatlonówkę z hamulcami szczękowymi jeszcze, ale jedną z nowych, a teraz mam właśnie gravela i przyznam się szczerze, że no chyba będę cyganił, żeby mi go zostawili aż do Ultra Ducha Puszczy w Dzień Dziecka, bo pojechałbym tą maszynką. Szybki jest, fajny jest. Myślę, że się polubimy, bo w zasadzie już się polubiliśmy od pierwszego wejrzenia. Przechodząc do roweru. No sercem roweru jest rama, więc może od niej zaczniemy. Rama jest oczywiście karbonowa. Tutaj widzicie, zastawiono ją w napędzie 1:13. Do tego przejdziemy za chwilę. Jest możliwość założenia tutaj haka przedniej przerzutki, jest osłona blachą taką, jakby łańcuch miało zaciągnąć. Jest sporo miejsca na zębatkę, tutaj jeszcze zostało, także da się wrzucić większą. Przyznam się szczerze, że nie liczyłem, ile tam ma zębów, a nie jest jakaś duża, pewnie jakieś 38, może 40. Jak sprawdzę po filmie, to Wam wrzucę w napisie. Dalej o ramie. Ciekawy jest system mocowania koszyków na bidon, bo na podsiodłówce macie dwa położenia na koszyk. To jest ciekawe, może być na dole, może być na górze. A na rurze tej skośnej macie raz, dwa, trzy położenia na koszyki na bidon. Przy czym chyba nie wiem, czy te dwa nie pozwalają, żeby w koszyku, który ma trochę szersze otwory, w ogóle go obniżyć jakby o pół mocowania. Także mega fajnie, bo kombinując z różnymi koszykami na większe butelki i tak dalej, to tutaj można z tymi mocowaniami poszaleć. Oczywiście od dołu pod ramą jeszcze mocowania dodatkowe i osłona przeciwkamieniowa. Wydaje mi się, że chyba takie kamienie aż nie latają, ale może się zdarzyć, że w coś uderzymy czy coś takiego, więc generalnie pewnie fajnie, że ta osłona tu jest. Szczególnie, że ten rower dalej i tak jest lekki. Na górnej rurze standardowo też mocowanie, także fajnie, chociaż ja bym go raczej traktował jako gravela szybkiego, niż przerabiał na jakąś wielką wyprawówkę. No ale wiadomo, że nikt nie będzie kupował na wyprawę, jak mu się raz przydarzy, kolejnego roweru, więc fajnie, że to mocowanie tutaj jest. Tak samo przy widelcu, trzy mocowania od zewnętrznej, jedno mocowanie od wewnętrznej, także trzy błotniki, trzy bagażnik, tu centralne też mocowanie, wszystko da się tutaj zamontować. Ja mam ramę tutaj w rozmiarze S, bardzo dobrze mi się na niej siadło, 173 wzrostu. Jak widzicie, szczyca trochę wysunięta, także myślę, że od jakiegoś 165, może 162 do jakiegoś 176,8 pewnie się na taką S-kę wsiądzie, a gdzieś takie okolice 171, 176
6, to jest pewnie 5 optimum. Tutaj też mocowania jeszcze do błotników, do bagażnika czy błotników z tyłu i wyjście do mechanicznego sterowania przedniej przerzutki w razie czego. Tu ogranicznik spadania łańcucha, także spoko. No, rama naprawdę dopracowana, asymetryczny tylny trójkąt. Widać, że tutaj marka, która nie wiem czy dalej jest powiązana z Cervelo, ale kiedyś łączyło ich nazwisko projektanta. Ramka dopracowana, trzymają fason. Hak mocowany oczywiście pod sztywną oś, przelotowo, normalnie w miarę. Także jest to do tego modelu, ale wygląda ok. Co ciekawe, rama jeszcze w standardzie Pressfit. Był odcinek o Pressfitach, także moim zdaniem to spoko, że tu jest Pressfit, że łożyska są szeroko, to jest wszystko fajnie. Sztywne całości dopełnia kapsel sterów w kolorze do ramy. Taki tu, nie rozbierałem tego, więc nie wiem co oni tu schowali, ale trochę to podwyższa główkę. To jest fajne, bo wygląda to schludnie, sportowo, a przy SC główka jest całkiem wysoka i wygodnie się na tym jeździ. Kapsel górny sterów już Dedy, mostek Dedy. To jest wszystko ładnie spasowane. Zresztą firma Vertical, która jest importerem Argona, jest też przedstawicielem Dedy na Polskę. Stąd pewnie i mostek, i kierownica Dedy. Chociaż nie wiem, czy oni ten rower pewnie składali sami u siebie albo mocno przebudowywali, bo na stronie nie widziałem konfiguracji na Ekarze, ale widziałem, że są grube promocje w tej chwili na te modele i już od 10 tysięcy z małym haczykiem możecie kupić ten model na mechanicznym Rywalu, a od 14 z groszami na elektrycznym Rywalu AXS, także tak fajny gravel za 15 na elektrycznym napędzie, to jest na pewno super opcja. Ciekawa sprawa, jak już tu jesteśmy, to jest kierownica, taka cała pogięta, jak widzicie, typowo gravelowa kierownica, z niczym innym się jej nie pomyli i naprawdę no jakiś tam projekt na Ekarze jest w drodze i tam miało wjechać Envy, ale powiem wam, że ta kierka naprawdę ciekawa, dużo miejsc do położenia ręki, chyba będę chciał to przetestować właśnie na jakiejś dłuższej trasie, może się uda na ultraduchu. Na pewno nierówno są w ogóle manetki, ta jest pół centymetra niżej, także czuć to w czasie jazdy i też tu coś trzeba z tym zrobić, bo trzeba tu dołożyć żelka albo kawałek owilki, żeby tu się jednak równiej trochę nawinęło, bo tu czuć to pod dłonią i przy dłuższej jeździe może to nie być fajne, ale co do zasady kierownica super, fajnie, że tu ma tak skręcone, dobrze się to trzyma w tym chwycie, bardzo dobrze się trzyma, duża flara jak widzicie, więc przy zewnętrznym chwycie duża pewność, przy jeździe w terenie czy przy dolnym chwycie jak chcecie przyspieszyć, super trzymanie. No i też bardzo ciekawa owijka, nie wiem czy to jest też Dedy, ale bardzo ładna i ciekawa owijka, patrząc na ten znaczek i na ten znaczek, to myślę, że to jest właśnie Deda też. Spasuje do gravela takie trójkąciki. Ładnie, ładnie to wygląda. No smaczki, smaczki. Za to przyznajemy dodatkowe punkty, bo jest fajnie. Sztyca karbonowa Argona. Trochę mnie martwił offset, bo ona ma tu jakiś offset. Podsunąłem siodełko, ale wydaje mi się, że je cofnę. Też przeserwisuję sobie tą sztycę, bo coś tu delikatnie słychać, jakieś ziarenko piasku gdzieś. Bo rower, mimo że umyty, to trafił do mnie po jakichś ciężkich przygodach. Jak się człowiek przyjrzy tu hamulcą z bliska, to widać, że tam błoto siedzi w klockach i wszędzie. Także rower już swoje w dupę dostał. A jak jesteśmy przy dupie, to siodełko SMP UL, taki kształt z noskiem i opuszczony. Powiem wam, że zadziwiająco wygodne i tutaj też bym to siodełeczko chętnie przetestował dłużej, bo dzisiaj zrobiłem na nim takie średnio intensywne 60 km i naprawdę fajnie. Mimo że nie jestem fanem tych siodełek z opuszczonym nosem, to ta sztuka naprawdę fajnie i mimo że tak wąsko wygląda, to mi pod dupką się układało to siodełeczko fajnie. Także chętnie dłuższe testy jakieś bym przeprowadził. Koła Dedy karbonowe, zaraz zakręcimy, zobaczymy jak cykają. Nie za wysoki stożek, pewnie się prowadzą. W ogóle tutaj ten widelec ma takie trochę wyprzedzenie, martwiłem się, że może to będzie mułowate, ale nie jest mułowate, jest pewne w prowadzeniu, fajnie skrętne, chyba tu kąt główki jest dość ostry i to się wszystko ładnie ustala. Dobrze się tym rowerem jechało, a jednocześnie bez problemu można puścić kierownicę, wrzucić jakąś relację na Insta, czy co tam człowiek potrzebuje zrobić. Jeżeli chodzi o to, jak cyka tylne koło, to cyka bardzo ładnie. Cyka tak.
także fajnie, fajnie. Daję okejkę. Dla tych, co się martwią, że im głośno cyka, to przecież i tak jak jedziecie rowerem, to prawie cały czas kręcicie, więc nie słychać tego cykania. A jak chcecie, żeby zacykało, to puszczacie pedały i wtedy cyka. No więcej o kołach nie powiem, bo tutaj też się pewnie specjalnie nie ma co rozwodzić. Klasyczna konstrukcja, nyple na wierzchu, pewnie jakaś założona opaska. Tutaj nie jest to w tublesie. No do gravela myślę, że można o tublesie pomyśleć. Ja tu nabiłem sporo, bo z 2,5 chyba atmosfery. I dobrze się jechało. Szybko z jednej strony, a z drugiej strony... A tu w ogóle minimum jest 2,8. No także dość twardo tu każą pompować. Rozmiar 700x44 mają te opony. Trochę się martwiłem bieżnikiem, bo taki po środku łysy, tylko tu z zewnątrz trochę ząbków, ale bardzo dobrze to się sprawdzało, dobrze trzymało zarówno na jakichś shooterkach, jak przelatywałem przez las, jak i na jakichś zakrętach asfaltowych czy innych po mieście, tam jak latałem, to bez problemu się to dobrze prowadziło. Tu prześwitu jeszcze trochę jest, więc to 44 wchodzi bez problemu, myślę 45 oczywiście też wejdzie bez problemu i pewnie to jest gdzieś jakiś koniec, 45 z dużym bieżnikiem, albo może jakaś łysa 50, to jest pewnie wszystko, co się da tutaj włożyć. Myślę, że optimum to są okolice właśnie tych 45. Hamulce, przód, tył 160 tarczowe, także zatrzymują ten rower w miejscu. W całości dopełniał tutaj koszyk na bidon Dedy, Made in Italy. Ja do tego dorzuciłem jeszcze Lighta, bo akurat miał taki czerwony tutaj paseczek, a potrzebowałem gdzieś wrzucić o taki zasobniczek tam z różnymi pierdołami, zapasową dętką i tak dalej, więc wjechał Elite, też Italii, także myślę, że to dobrze wyszło. Podsumowując, mega fajna maszyna, szczególnie teraz w promce za tą dychę, czy 15, zależy od konfiguracji, to wydaje mi się, że to jest jedna z fajniejszych opcji graveli na rynku, jednocześnie marka taka nieoczywista, nie każdy nią jeździ, nie wszędzie na stojaku, jak go powiesicie czy postawicie, będzie kilka takich samych obok. A jeszcze o napędzie, bo tu mamy 1x13 Ekara, zapomniałem wam pokazać kasetę. Kaseta jest 9,42, czyli od 9 tutaj się ta najmniejsza zaczyna i duże skoki zaczynają się dopiero tu poniżej 25 na godzinę, a te ciasne biegi szosowe spokojnie do 40 się tym rowerem bujałem i wystarczają, i co najważniejsze dla mnie, są ciasno zestopniowane. Także to jest taki moment, kiedy jak robimy z tego fast gravela, to wydaje mi się, że 1x13 ma szansę się obronić. Tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że pokazałem wam trochę z bliska, jak wygląda ta maszyna. I mam nadzieję, że jeszcze nią pojeżdżę i może zrobimy drugi odcinek, jak się na przykład ten rowerek sprawdził na ultra duchu puszczy. Do zobaczenia. Hej!